dzisiaj wybraliśmy się na radzieckie miasto w Strąże. Mam nadzieję, że Stefania dopisze i że boiska dzisiaj nie będzie. Jest niedziela. Ale stało parę aut, jak przyjechaliśmy, więc ludzi na pewno spotkamy. Pstrąże, miasto opuszczone na początku lat 90. Do tego czasu stacjonowały tam wojska radzieckie. Znajdowały się tam również sklepy, szkoła i kino. Do 1992 roku miasto należało do armii radzieckiej. W 1994 roku miasto zostało podporządkowane polskiej administracji. Dzisiaj używane niekiedy do ćwiczeń wojskowych. Obecnie jesteśmy w lesie. Idziemy na duży kompleks budynków. Teraz na blokowisko w drodze powrotnej wstąpimy. Teraz idziemy na główną część miasta. Dochodzimy do pierwszego budynku. No, atakujemy piwnicę. O, ciemno. Chodź z sobaką. W ogóle dajmy na górę, żeby... Weź tam mów. Słyszę. No my po piwnicy teraz... Powtórz. Czyli do góry nie ma co schodzić. Dobra. O. Na dole jest, widać, rury były i dość długi korytarz. To jest korytarz, ale stropy wszystko popalone. O, tutaj się paliło, widać. Sami zobaczcie, wszystko popalone. Masz tutaj gdzie? Powtórz. Wchodzę do was. I co? To wszystko popalone. Nie, tam na samą górę. Schodzę nie chcę. O, tutaj ruina. Dachu nie ma. Ale wyjdziemy do góry, zobaczymy. Mamy kolejny budynek, ale to bliźniak ten sam, taki sam. Nawet nie wchodzimy, idziemy dalej. Dalej, może być ciekawszego. Mamy wejście do bunkru. Wchodzimy zobaczyć, co tam jest. Ładuj. Jesteś w środku? Prawa strona. Proszę, drabinka. Jest. Dobra, idziemy dalej. Pobudowane ładnie. Co mówisz? Nie. Dobra. O. Bunkier okazał się mały. Idziemy dalej. Dochodzimy do celu, czyli do głównej części miasta. Wchodzimy do budynku, który znajduje się za mną. Do pilni. Tam jest to zwolone. Chodź nagle. Nie wzięłeś im w ogóle? Udajemy się do piwnicy. O, tutaj już ciemno.
Dużo jest. No, dość daleko. Idziemy tam. Chwila, co tam dzieje? Przejście jest normalne. No, powiedz, że... Było kopalne, to... Na końcu normalne przejście jest, można wejść. Od razu, bezpośrednio do piwnicy. Jeszcze raz, szukajcie czegoś. No z zewnątrz normalnie, no, jest tutaj kopane było. Dochodzimy do chyba największego budynku, który pozostał w tym mieście. Na mapie też jest dość duży. A to szybciej to chyba nie był kościół, bo tu jest taki sam, taka sama budowa. Nie, to nie. Szkoła. Dobra, ten budynek mnie najbardziej interesuje. Wchodzimy. Nie, wyłącznie ma sensu. Nie trzeba. Hala, no. O ja. Duża. Ale długa jest. Patrz, to prosto. No. Co? A jak się mam zabrać? Jak się zajmą? W sumie mają swoje sposoby. Ja patrz, kurczę, to jest ten. Co? Co? Straż. I wychodzimy znowu na hali. O, tu kolejna. No, duże. Mamy kolejną halę. Chyba zawalone wejście w piwnicy. Chodzimy? No. To nie tędy, pala, tu masz normalnie. Co? To ja wolę tędy już zejść już. Nie pokażę. Najniżej. O! Jest dość daleko. Teraz kierujemy się na lotnisko. No, na mapie jest, czy będzie. W rzeczywistości tego nie wiemy. I zaraz się przekonamy. Mamy dwa takie same budynki. Do tego wejdziemy. Bo ten zniszczony jest bardziej. Ciągle ulice, wszędzie ulice. Ogólnie to zbierać to ci powiem, że na trzy dni, żeby całość zwiedzić. Chodzimy zobaczyć, co tu się znajduje. Czy to bloki mieszkalne? Ja idę zobaczyć tam, w tej piwnicy. Ja też włączę. Chwila. Słyszysz mnie? Halo. Pozawalone. O, tutaj to już w ogóle. Nie wiem, czy do góry wejdę. Nie no, wejdę. Zobaczyć wejdę. Ale mi się zdaje, że nic tu do oglądania w tych budynkach już nie ma. O. Ale futryny zostały. Tutaj były chyba łazienki. Tak, tu były toalety. Wchodzę do góry. O, tutaj chyba sobie nie przejdę. Komin zawalony. Na przejście, a tutaj to już w ogóle. Ale w sumie do góry mogę się udać. O, nie wiem, czy się przycisnę. Spróbuję. O! Dobra. Ale tutaj w ogóle podłogi już nie ma. Co jest?
Powtórz. Powtórz, gdzie jesteś? Jesteśmy na przy dachu. Wejściu na lotnisko. I za chwilę będziemy wracać. Kawałek mamy drogi powrotnej. No, kawałeczek. Kawałeczek. O, patrz, tutaj jakiś ładny budyneczek jest. Ale zawalony. Zawalony, ale ładnie budowany. Jestem zbrojony, gry zawalony. No. Tak, no. Tutaj, tu byłem na lotnisko. Zaraz, na mapę to widzę. Powtórz. Co nie robić? Co mówisz? No, nie ma się lotniska. No, ale lotnisko jest. Jesteśmy na lotnisku. Ale już zostało z tego pole. Samo pole. Bartki widzę? Do tej wieży wchodzimy. Ja wchodzę do tej wieży. Mamy jakąś wieżę. I co? Nie ma przejścia do góry. W końcu doszliśmy do bloków. Trochę zmęczeni jesteśmy. To blokowisko znamy. Wszyscy tu są. I większość na pewno myśli, że tylko to blokowisko jest dostępne w całym Pstrążu. Lecz nie. Jak widzieliście, jest to całe miasto. Dobra, wchodzimy do budynku. Inne wszystkie są takie same, więc nie ma sensu wchodzić. Na pewno widzieliście w internecie już to. Idziemy do góry, do góry. No, mam wejście na dach. Wstrąż zaliczone. To co byście zobaczyć, zobaczyliśmy. Czy polecamy? Polecamy. No. I tyle. Wracamy do auta, idziemy do domu i za tydzień idziemy do Bełcza Wielkiego na Pałac Durra. To jest tyle. Pozdrawiam.